70 roku to było. I rano żeśmy się obudzili, dopiero widzimy, co się dzieje, czołgi, żołnierze, wojsko. To, co ja widziałem i to, co wydarzyło, było obiektywne. Bo ja nie widziałem momentu, kiedy oni strzelali. Ja słyszałem. I to była jedna seria z karabinu maszynowego. A ja z góry to wszystko widziałem dokładnie. Ludzie nie widzieli, skąd te strzały padały, bo oni, ci dwaj żołnierze, na taką górką byli. Myślę, że większość tych ludzi, którzy stała przed bramą, myśleli, że ktoś strzelał z tego szpaleru, bo to był szpaler taki żołnierzy. I żołnierza widać nawet, który wstaje, bo ponieważ aparat był ustawiony na takie długie naświetlanie, to widać ruch, widać cień, jak się przesuwa. A to, co było nieruchome, było bardziej wyraźne. Parę osób widziałem, leżało tam przed bramą. Na tym bruku oni leżeli. No przecież w tym Gdańsku to się historia nasza już działa. Ja miałem tego świadomość pełną. Ja pracowałem w telewizji, to od 17 byłem na strajkach stoczniowych. Pierwszy postulat: musi być pod stocznią pomnik pamięci zabitych w 70 roku kolegów. Przecież w Gdańsku, w Gdyni, zabili wtedy komuniści ponad 20 osób i nie wolno było o tym mówić. Przez 10 lat, aż do sierpnia 80. No, pomnik poległych stoczniowców był takim symbolem czasów Solidarności. Powstał w rekordowo szybkim czasie, dosłownie kilku miesięcy, tak, od sierpnia do początku grudnia, tak, 80 roku. Byłem na uroczystości odsłonięcia tego pomnika. To było wielkie zgromadzenie, zimowy wieczór, ale atmosfera była gorąca. Wzywamy was! Wszyscy polegli w grudniu. Brunona Drywę. Jest wśród nas! Apolinarego Hormele. Jest wśród nas! Zygmunta Gliwieckiego. Jest wśród nas! Od tego czasu ten pomnik stał się takim miejscem zwyczajowych demonstracji antykomunistycznych, wolnościowych, ale to widać, jak władza się tego bała. Ja uczyłem się w liceum pierwszym, które z widokiem na stocznię, z widokiem na pomnik, więc ja tam byłem bardzo częstym bywalcem. Wszystkie zadymy w początku lat 80., więc ja wiedziałem, że to miejsce jest szczególne, że zrobić zdjęcie nie będzie stamtąd łatwo, bo zawsze ZOMO było tam obecne, a ten moment był no wyjątkowy. Nikt sobie nie wyobrażał, żeby papież nie znalazł się pod krzyżami. No, po prostu to w ogóle nie wchodziło w grę, także wszyscy byli przekonani, że papież będzie. Gitara przypomina mi o mojej przyszłości muzycznej. Kiedyś zajmowałem się muzyką. Akurat nasze apogeum twórczości muzycznej było wtedy, kiedy papież przyjechał do Gdańska właśnie. Zrobiło to jakby ogromne wrażenie, tak? Napisaliśmy taki utwór, Wielki Znak,
właśnie nawiązywał do Słowackiego, tak, gdzie mówił właśnie, że papież to jest właśnie ten wielki znak. Było takie powszechne przekonanie, że po tym po prostu, kiedy po raz kolejny społeczeństwo pokazało swoją siłę, że po prostu musi dojść do zmian i że ten system w tym układzie takim, jaki był, po prostu nie ma już racji bytu. I tak się stało. Tematem zainteresowałem się w czasie pracy nad dziejami mojej parafii, parafii Opatrzności Bożej w Gdańsku-Zaspie, która swoim terenem obejmuje właśnie miejsce papieskiej celebry. Właśnie w tym celu przebrnąłem przez akta Zorzy II, tego bezprecedensowego wydarzenia, afrontu wyrządzonego papieżowi Polakowi w jego własnym kraju, w jego własnej ojczyźnie. Było tęsknotą Kościoła Gdańskiego, a wyrażał to ksiądz biskup Lech Kaczmarek, by Ojciec Święty odwiedził Gdańsk już w roku 1983. Wiadomo, Gdańsk był symbolem. Wiadomo, że tu był rok 1980, 81 i to wszystko, co się z tymi latami łączy. Komuniści zdecydowanie przeciwstawili się tej propozycji czy prośbie Kościoła. Przychodzi więc rok 1987 i stosunek komunistów niemalże taki sam. Napisałem list z prośbą o przyjazd Ojca Świętego do Gdańska. 8 maja 1987 roku SB w Gdańsku uzyskała tak zwaną sprawdzoną informację pochodzącą od tajnego współpracownika o pseudonimie Szejk, że biskup Tadeusz Gocłowski został wezwany w trybie pilnym do Rzymu na sobotę 11 maja. Był na obiedzie ksiądz arcybiskup Dąbrowski, byłem ja. Ja siedziałem koło Ojca Świętego, z prawej strony nawet, bliziutko miałem kontakty. Ksiądz arcybiskup siedział vis-a-vis Ojca Świętego. W pewnym momencie ksiądz Dziwisz położył ten list. Ojciec Święty mówi, ja nawet tego listu nie muszę czytać, bo wiem, co tam jest. Domyślam się, co tam jest. Ksiądz arcybiskup reaguje na to, mówiąc, Ojcze Święty tym razem jeszcze nie może, Ojciec Święty do Gdańska przyjechać, bo jest za blisko wydarzeń sierpniowych. Natomiast następna pielgrzymka to na pewno będzie się łączyła już z Gdańskiem. Nastąpiła chwila milczenia. Ojciec Święty spojrzał na księdza arcybiskupa i powiedział bardzo mocne słowa. Gdybym i tym razem nie mógł pojechać do Gdańska, nie mógłbym jechać do Polski. Cisza się ponowiła. Ja wiedziałem, że Ojciec Święty będzie w Gdańsku. Jeszcze w dniu swojego powrotu z Watykanu 16 maja na roboczym spotkaniu przedstawicieli władz lokalnych i z kierownictwami obu diecezji biskup Gocłowski oficjalnie zgłosił postulat włączenia pomnika poległych stoczniowców do programu papieskiej wizyty. Komunistom o tym nie mówiłem, ale do Ojca Świętego pisząc list nakreśliłem właśnie taki projekt, żeby to było owszem Westerplatte, żeby to była potem Bazylika Mariacka, żeby to była modlitwa krótka przy krzyżach i poświęcenie krzyży, powrót do Oliwy, obiad i po obiedzie, po krótkim odpoczynku, wyjazd na Zaspę, by spotkać się z milionową rzeszą ludzi pracy z całej Polski. On wiedząc, jaka jest sytuacja, przy każdym z tych czterech punktów podpisał JP2, 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 żeby nikt nie miał wątpliwości. Biuro polityczne KCPZPR na posiedzeniu w dniu 9 czerwca 1987 roku podjęło m.in. decyzję, że w działalności środków propagandy należy akcentować wątki zbieżne z wypowiedziami papieża, na przykład podejmować problematykę ziem zachodnich, wskazywać na tendencje odwetowe i militarystyczne w RFN. Słowa papieża o pokoju, na Westerplatte, bo co może innego papież powiedzieć, tak, w takim miejscu, tak, gdzie się zaczęła wojna. Będzie mówił o pokoju,
o konieczności rozbrojenia, tak? No przecież to samo mówiły władze, tak? No byłby znakomicie, dałoby się, jak to się mówiło, tak, prząc papieża w rydwan komunistycznej propagandy, tak? Wiemy, że tu, na tym miejscu, na Westerplatte, grupa młodych Polaków, żołnierzy, trwala ze szlachetnym uporem, podejmując nierówną walkę z najeźdźcą, walkę bohaterską. Trzeba, ażeby ten symbol wciąż przemawiał, ażeby stanowił wyzwanie dla coraz nowych ludzi, coraz nowych pokoleń Polaków. I to wszyscy zrozumieli to jednoznacznie, tak? Że chodzi o to, że macie tutaj nie dać się komunie, tak? Macie z nią, no jeśli nawet nie walczyć, to się przed nią bronić, tak? Macie wytrzymać, utrzymać te wartości. Mieczysław Rakowski w swoich pamiętnikach to napisał wprost, że Wojciech Jaruzelski liczył właśnie, że papież będzie mówił o pokoju i rozbrojeniu, a on powiedział do młodzieży, jaką siłę moralną ma posiadać, żeby nie dać się komunie. Każdy z was, młodzi przyjaciele, znajduje też w życiu jakieś swoje Westerplatte. Jakiś wymiar zadań, który trzeba podjąć i wypełnić. Jakąś słuszną sprawę, o którą nie można nie walczyć. Jakiś obowiązek, powinność, od której nie można się uchylić. Nie można zdezerterować. Zawód sprawił największy, tak? I za to właśnie został ukarany tym, tym co pod pomnikiem poległych stoczniowców. Właśnie za to. Dlaczego tak uważam? Natrafiłem na zespół akt Biura Politycznego KC PZPR, gdzie, jak mówiłem, zapadały najważniejsze decyzje polityczne. Wśród tej całej masy dokumentów natrafiłem na taki mały, niepozorny można powiedzieć dokument, mianowicie dziennik korespondencji z sekretariatu KCPZPR. I tam notowano wymianę krótkich notatek, informacji pomiędzy poszczególnymi sekretarzami resortowymi. I tutaj najwięcej korespondencji było właśnie wymiany w takim trójkącie. Andrzej Gdula, uważany za człowieka Czesława Kiszczaka, Józef Baryła. Józef Baryła to był generał, wieloletni szef głównego zarządu propagandy i dobrze nam znany Stanisław Ciosek. To są tylko krótkie tytuły jakby tych dokumentów przekazywanych. Nie ma ich treści, więc nie można na 100% tego twierdzić, ale mamy na przykład przekazywana była już wcześniej, tak, homilia numer 18. Jeżeli się policzy wszystkie, nie same homilie papieskie, tylko jego wystąpienia, tak, to 18 było właśnie wystąpienie na Westerplatte, tak, czyli władze ją znały, kilka dni wcześniej władze ją już znały. Mamy tam na przykład prośbę o przygotowanie MS, tak, czyli prawdopodobnie chodzi o miejsca spotkania. Jest też taka notka sekretarza Cioska do sekretarza Gduli, także proszę realizować decyzję J. Baryły. Jak wiadomo, nie mieliśmy jakichś kontaktów ze Służbą Bezpieczeństwa, bo to nie nasz teren. Natomiast była komisja utworzona ze strony państwa i ze strony Kościoła, współpracująca ze sobą, analizująco poszczególne etapy, analizująco wszystkie problemy, które wchodziły w grę. Przede wszystkim była wielka dyskusja dotycząca przede wszystkim pobytu papieża pod krzyżami. Oni byli zdecydowanie przeciwni. Wizyta papieża pod pomnikiem poległych stoczniowców od samego początku była uważana za jedno z największych zagrożeń, jakie niesie za sobą umieszczenie Gdańska w programie pielgrzymki. No tutaj w dokumentach operacji Zorza II, to była operacja przyjazd papieża, Zorza to było w 83, a Zorza II w 87, tak to nazwano. To jest wystąpienie ministra spraw wewnętrznych, czyli
Czesława Kiszczaka na posiedzeniu Biura Politycznego w dniu 2 czerwca 1987 roku. I tutaj Kiszczak powiedział, że Gdańsku opozycji zależy przede wszystkim na wymuszeniu zatrzymania papieża przed pomnikiem stoczniowców, tak to powiedział. Orszulik powiedział, że władze kościelne są przeciwne tego rodzaju, jak to nazwał, ekscesom i podobne stanowisko zajął również arcybiskup Dąbrowski, który stwierdził w rozmowie z Wałęsą, że nie życzy sobie żadnych demonstracji. Oni byli zdecydowanie przeciwni, ale ja, ponieważ wiedziałam, że papież to zatwierdził, no to już pomyślałam sobie, niech to będzie przedmiotem utarczek na płaszczyźnie warszawskiej. Jeśli Ojciec Święty się wycofa, to nie dlatego, że ja go o to proszę, tylko dlatego, że on uzna za słuszne i wówczas w rozmowie z Warszawą, z sekretariatem biskupatu, ewentualnie skoryguje swoją decyzję. To by nie zrobił. Nie wycofał się z tego, co było ustalone. Kardynał Tucci, ten, który organizował pielgrzymki, bardzo był przeciwny takim rzeczom, tak? I myślę też, że to, jak potraktowano tam papieża, to było właśnie dla tych ludzi, dla episkopatu, dla Watykanu pokazanie, że o, widzicie, co spotka tu waszego szefa, jak będziecie tego typu postulaty realizować. Bo ten punkt wizyty był do końca trzymany w tajemnicy. Nie było go nawet wydrukowanym dwa dni wcześniej oficjalnym programie wizyty wydrukowanym przez stronę kościelną. Tego w ogóle nie było. A potem już nic im nie mówiłem. Natomiast myślałem, że w powrotnej drodze z Bazyliki Mariackiej do Oliwy my pojedziemy pod krzyże. Żeby Ojciec Święty te krzyże poświęcił. Sporządzonej przez Departament IV Ministerstwa Spraw Wewnętrznych informacji dotyczącej zagrożeń, ile miejsca poświęcono planowanych przez tzw. ekstremalne grupy stworzenia sytuacji umożliwiającej krótki pobyt Jana Pawła II przy pomniku poległych stoczniowców. Po to tylko, aby papież mógł tak z oddali pobłogosławić pomnik, Departament IV MSW diagnozował, że chodzi przede wszystkim o sfotografowanie Jana Pawła II na tle pomnika dla późniejszych manipulacji propagandowych. Jak widać, autorzy jeszcze nie wiedzieli, że papież nie chce z daleka tego pomnika błogosławić, tylko pod ten pomnik przyjechać osobiście. Do Gdańska przyjechałem w 1975 roku i od tego roku pracowałem w telewizji. No, przyszedł rok 81, no i zostałem z tej telewizji wyrzucony. Skomunikowałem się z Marianem Terleckim. Marian był w ogóle sprawcą tej całej jakby działalności podziemnej i radiowej, i filmowej. Chciałem podziękować za to spotkanie. Mam nadzieję, że za jakiś czas, jak ten biskup nas odwiedzi, to będziemy mogli pokazać już filmy, które zrobiliśmy, a poza tym, że będą nasze... Bo jak dotąd to się chowaliśmy z tą kamerą i to wszystko było robione z ukrycia. Wymagało to trochę jednak odwagi. Nie wszyscy się zgadzali na robienie takich rzeczy. Także no, znalazłem się w grupie bardzo sympatycznych ludzi, którzy no, postanowili utrwalić wizytę naszego ukochanego papieża. A to wszystko no, jakby kręgi podziemne. Ja współpracowałem z Ruchem Młodej Polski, więc to jakby tymi kontaktami poznałem Mariana i tą firmę. No, ja robiłem zdjęcia, ale z filmowaniem nie miałem nic do czynienia. Wtedy operatorem był Włodek Rysiak i ja po prostu przez te pierwsze pół roku 1987 przyglądałem się pracy operatora, więc wiadomo było, że w czasie wizyty Ojca Świętego będzie pospolite ruszenie i wszyscy, którzy nie bali się współpracować, wzięli w tym przedsięwzięciu udział. Dostaliśmy badże zero, czyli byliśmy no, oficjalnie kamerami kościelnymi. No w każdym razie kilka osób miało te plakietki i mogliśmy się oficjalnie poruszać z kamerami. Wiadomo było, że nie dostanę kamery poważnej, którą będą zajmowali się profesjonaliści. I wydawało się, że takie zadanie trochę straceńcze dostałem właśnie, żeby znaleźć się pod pomnikiem, bo nie wiadomo było, czy ten papież tak pojawi się tam na pewno i czy uda się nam tam to zarejestrować, czy pozwolą filmować, czy od razu mnie na przykład nie przepędzą. Aresztują to pewnie nie, ale po prostu nie pozwolą filmować.
Pomysł był taki, że 12 ja będę z kamerą w mieszkaniu w bloku przy ulicy Doki, tuż przy samym pomniku, ale żeby było bezpieczniej, wymyśliliśmy, że ja poprzedniego dnia, jeszcze zaraz po mszy w Gdyni, zawiozę kamerę, zostawię w tym mieszkaniu, a potem jakoś rano następnego dnia się pojawię. No i wracaliśmy z Gdyni z Ryśkiem Grabowskim. On był u nas wtedy takim redaktorem, reżyserem. Miałem adres, Państwo Molik, 9. piętro. I idziemy pod pomnik, nie wiem, pewnie z kolejki szliśmy od strony dworca. Już było widać, że jest bardzo dużo milicji w tym rejonie. I zbliżaliśmy się do coraz bliżej pomnika, już stały takie grupki, gdzieś tam sobie stali, nie pilnowali, nie obstawiali. To nagle się ci zomowcy ożywili i zaczęli wołać, że mamy do nich podejść. No i Rysiu poszedł właśnie do nich, a ja z kamerą na ramieniu poszedłem w stronę klatki schodowej. I oni go zatrzymali, wylegitymowali i on już nie mógł wejść do tego bloku, a ja po prostu tam wszedłem. Władze już przygotowywały się, tak, na tą wizytę, także jakieś podjęto prace porządkowe. Odwiedzono wszystkich mieszkańców, zwłaszcza chodziło o takie dwa bloki przy ulicy Doki, stojące vis-a-vis wejścia do stoczni, skąd rozpościerał się widok. Zabroniono otwierania okien, wychodzenia na balkony, przyjmowania kogokolwiek, jakichkolwiek gości. Absolutnie byłam wolna od strachu. Myśmy tu przeżyli rok 70 i wiele innych takich sytuacji groźnych, że to absolutnie nie bałam się, na pewno nie. Nie pamiętam, jak do tego, jak jednak się Państwo zgodzili, żebym ja zanocował, no bo to było na pewno niezwykłe. No jak ja pamiętam, to okno troszkę inaczej wyglądało. Tak, był lufcik, był u góry i na dole. Oni przeglądali klatki schodowe. Byłem schowany za drzwiami, więc nie wiem, już nie pamiętam, dlaczego ja się schowałem. Powiedzieliśmy, że jest naszym kuzynem. Chyba uwierzyli, bo nikomu krzywdy nie zrobili, a potrafili. Najpierw myśleliśmy, że tylko pan zostawi. Tak się umawialiśmy z panem. Ale potem sytuacja jednak wymogła, że powinien pan zostać, żeby już nie było tego, co z pana kolegą. Służba porządkowa nosiła na swoich czapkach też znaczek trzech tych krzyży, a równocześnie napis Semper Fidelis literami solidarnościowymi. Do tego się przyczepiali komuniści. Protestowali przeciwko tym czapkom. Pani Aleksandra Olszewska, opiekująca się od 1980 roku kwiatami przy bramie numer 2 Stoczni Gdańskiej i pod pomnikiem poległych stoczniowców, dowiedziała się dzień wcześniej o tym, że papież zamierza odwiedzić to miejsce. W związku z tym, razem z koleżanką, przygotowały flagi oraz ogromną planszę powitalną na płocie stoczni. Ułożyły też krzyż z kwiatów pod pomnikiem poległych stoczniowców. O godzinie 20 przybyli funkcjonariusze BOR i ZOMO i nakazali obu paniom opuszczenie placu i przejęli go w swoje władanie. Swoje posterunki musiała też opuścić Straż Przemysłowa Stoczni, zawsze stojąca na bramie, kontrolująca wchodzące. Powstała wielka idea, by ołtarz na Zaspie miał symboliczny wymiar. Ta specyfika wyrażać się miała przede wszystkim w trzech krzyżach. Komuniści to doskonale odczytali. Myśmy im mówili, że to nie są żadne trzy krzyże, to jest po prostu trzy maszty, które na tym okręcie musiały stanąć. Okręt bez masztów jest niemożliwy. A że wy sobie wmawiacie, że to są trzy krzyże, to już jest inna sprawa. Jak był budowany ołtarz, to chodziłem oczywiście z moimi córeczkami o obserwowanie tego, jak to jest budowane, jak zaczyna się składać i ta cała scenografia, która tak powoli powstawała. No, właściwie już przed wizytą to w Gdańsku jakiś się unosił taki duch papieża. Wiedziałam wcześniej, że będę na Zaspie. Już miałam bilet wstępu, miałam taką białą chusteczkę, która do sektora mnie tam gdzieś przydzielała i byłam już od rana na Zaspie przez cały czas. No tak, mieliśmy tak. Nadzieję, tak. Że będzie. Nie, ja tu zostałem po to, żeby właśnie widzieć papieża blisko.
cofają wiosły. Wydawnictwo kościelne podawało, że papież po 12:45 przejdzie limuzyną bezpośrednio z Bazyliki Mariackiej do rezydencji w Oliwie. To było, chyba chodziło o takie zniechęcanie wiernych, tak, żeby tutaj potem pójść do domu i koniec. Papież doskonale sobie zdawał sprawę z dezinformacji, jaką uprawiały oficjalne środki przekazu. W trakcie trwania nabożeństwa ksiądz Stanisław Dziwisz, sekretarz osobisty papieża, poinformował biskupa Gocłowskiego, że nie będzie to, jak planowano, zamknięta limuzyna, tylko otwarty papamobil. Można z tego wywnioskować, że papież złamał celowo te uzgodnienia, protokół, tak, wizyty, skoro w ostatniej chwili zamieniono środek transportu. Także papież tutaj po raz kolejny jakby zrobił komunistom psikusa, no i szczerze mówiąc się nawet nie zająknęli, no bo co, no bo się musieli przyznać do swojej bezsilności, tak? Jednak trochę zagrał im na nosie, bo jeśli by podjechał limuzyną, no to by chwilę zajęło czasu w Gdańsku, że ludzie by dyskutowali, był, nie był, tak? A tak to było, od razu było wiadomo, że papież pojechał pod pomnik, że przy dworcu skręcił w prawo, no bo limuzyny to mogłyby jedne pojechać do Oliwy, jedne skręcić w prawo, trzecie w lewo i nie wiadomo, w który jest papież. Jak jedzie papamobile, no to wiadomo, że ludzie przy dworcu wiedzieli, że papież jedzie przy krzyżu. Zazdroszczę rzeczywiście autentycznie Wojtkowi, no, że on tam się znalazł w tym miejscu. No to wiesz, no fantastyczna sprawa, no sfilmować akurat ten sytuację, tę historię. To była, no była jedna z ważniejszych chwil tej pielgrzymki. Ten lufcik, w którym musiałem się zmieścić, tam też niewielkie było pole widzenia. Ja widziałem, tak się mogłem tam ułożyć, jak czyś usiąść na tym blacie, żeby widzieć papieża pod pomnikiem, zrobić panoramę do góry na krzyże i to było moje pole widzenia. Tuż przed wjazdem papieża, no musiałem filmować z drugiego okna z pokoju, który wychodzi tam w stronę dworca. Ja próbowałem jak dobrze zazoomować, że tu się pojawi samochód i na tych moich ujęciach widać, kto tam stoi. Tak, to są takie próbne. Ja próbowałem zoom, nawet nie wiedziałem, że kamera się włączyła. Wtedy widać ten dziwny tłum, który tam stoi. Wydawał się dziwny, ale nie aż tak dziwny, jak się potem okazało. No bo widać było, że to nie są mieszkańcy Gdańska, tylko że to jest milicja czy ubecja, ale na początku oni tam siedzieli tak jak, no po prostu taki ubecki tłum, który będzie tam stał, nie będzie wiwatował, ale nie sprawiali wrażenia, że coś tam szykują. Kiedy zbliżaliśmy się do krzyży, mówię Ojcu Świętemu, Ojcze Święty to są ludzie, którzy nie przyszli tu z własnej woli, dlatego że był zakaz gromadzenia się ludzi przy krzyżach, tylko to są ludzie przywiezieni, bo nie mogło być pusto, a dlatego oni milczą, bo oni mają taki nakaz. Cisza totalna. Kiedy papież zbliżał się do pomnika, nakazano wszystkim odwrócić się do papieża tyłem.
tak mówiąc krótko, pokazać mu plecy. Sprawa wyszła po latach. W Dzienniku Bałtyckim ukazał się artykuł redaktor Szczepuła. Dotarła do jednego z uczestników tego zgromadzenia. Był nim ówczesny oficer marynarki wojennej, przedstawiony jedynie z imienia, nie wiadomo, imię Stanisław, nie wiadomo czy prawdziwym, który właśnie opisał, jak to dostali polecenie. Kadra należała wówczas, można powiedzieć, w 100% do PZPR i dostali partyjne polecenie, że mają udać się pod pomnik. Zarządzono odprawę w kinie Grom na Oksywiu. Dotyczyła przyjazdu papieża. Tłumaczono nam, że stoimy po przeciwnych stronach barykady. Kościół jest wrogiem zarówno ludowej ojczyzny, jak i wojska, a papież, który nie pasuje do socjalizmu, próbuje poróżnić państwo z kościołem. Wszyscy powinni założyć cywilne ubrania. Przykazanie numer jeden brzmi: zachowujemy się lodowato. Żadnych uśmiechów, powitań, okrzyków. Całą naszą postawą dajemy do zrozumienia, że papieża nie popieramy. Po tym artykule do redakcji Dziennika Bałtyckiego przyszło kilka listów. Inni się, że tak powiem, zgłosili, inni uczestnicy. Swoją relację przedstawił niejaki Zdzisław T., tak został przedstawiony, mieszkaniec wsi pod Lubichowem w powiecie, obecnym powiecie starogardzkim. Pracowałem wówczas w Spółdzielni Usług Rolniczych. Byłem członkiem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Nasz sekretarz otrzymał polecenie, aby wybrać 10 zaufanych ludzi, którzy pojadą do Gdańska pod pomnik, gdy będzie tam papież. Ponieważ Solidarność mi się nie podobała, chętnie się zgodziłem. Ze Starogardu jechało około 100 osób. Po drodze zatrzymaliśmy się na piknik, dostaliśmy kiełbaski, piwo. Pod Gdańskiem dołączyły milicyjne wozy i zomowcy. Według słów pani Aleksandry Olszewskiej ci ludzie przybyli około 4 rano. Tam przywieziono właśnie autokarami. Zapamiętałem, że obok stały autokary Siarkopolu i Unimoru, bo spotkałem znajomych pracujących w tych firmach. Wszyscy udawali się do hali. Hala Stoczni Gdańskiej była całkowicie wypełniona. W stoczni był poczęstunek, napoje chłodzące i kiełbasa. Pamiętam, że z głośników płynęła muzyka i atmosfera przypominała raczej uroczystości pierwszomajowe niż pielgrzymkę. Uczulono nas, by papieża przyjmować zimno. Nie machać, nie wiwatować. Bez emocji, towarzysze. Rozdano papierowe chorągiewki biało-czerwone i biało-żółte. Niektóre panie otrzymały czerwone goździki. Dostaliśmy też znaczki, które należało wpiąć w lewą klapę marynarki. Znaczki były różne. Malutkie samolociki, autka i okręty na szplice. Ja dostałem samolocik. Był to bubel wycofany z magazynów ruchu. Żeby mundurowi milicjanci, którzy otaczali plac szpalerem, wiedzieli, że idą swoi. Do pomnika szliśmy kilometr. Minęliśmy 3 kordony. Dużo księży kręciło się wśród zomowców. Czy byli to przebierańcy? Nie wiem. Ale jeden na pewno. Siedział w nysie, ubrany w sutannę z przekręconą koloratką, pił piwo i palił papierosa. Co do widocznych na zamieszczonej fotografii ludzi odwróconych tyłem, według mojego rozeznania byli to, oprócz służb mundurowych MO i ZOMO, także funkcjonariusze SB w charakterystycznym dla nich obuwiu sportowym. Stali oni bezpośrednio przy barierkach okalających teren wokół pomnika. A po drugiej stronie barierek staliśmy my, aktywiści partyjni odwróceni twarzą do pomnika. I oni nie tworzyli jakiegoś tam pojedynczego szpaleru i przed kim mieli zabezpieczać, przed kolegami następnego rzędu. To było celowe odwrócenie się właśnie, żeby po prostu zademonstrować już nie tylko niechęć, ale wręcz jakąś wrogość do papieża. W czwartym rzędzie spotkałem
oficera SB, kolegę z klasy. Spytał, w jakie szambo wdepnąłeś. Odpowiedziałem, ty chyba w gorszym jesteś. W sprawozdaniu z operacji Zorza 2 wyszczególniono, że na obrzeża strefy wokół pomnika skierowano 1200 pracowników operacyjnych oraz 6000 aktywu partyjnego delegowanego przez instancję wojewódzką, w tym 1450 żołnierzy zawodowych Wojska Polskiego po cywilnemu, no, żeby to wyglądało bardziej spontanicznie i prawdopodobnie zadeklarowali, że przyjadą z rodzinami, a przyjechali sami, bo rodziny po prostu powiedziały, jak się dowiedziały o tym, to powiedzieli, że to jedź sami. Ciekawe, że w takiej samej ocenie, ale już przygotowanej dla Komitetu Centralnego PZPR, napisano, gromadząc pod pomnikiem 10-tysięczną grupę aktywu, nie dopuściliśmy do planowanej przez opozycję politycznej manifestacji. Jak widać, im wyżej ta liczba rosła. No i wreszcie przyjechał papież, a my nic, my jak głazy. Mnie prywatnie serce się ściskało, ale jeden na drugiego patrzył, a JSB-cy wszystko dokładnie obserwowali. Niektórzy spuszczali głowy, by nie było widać, że płaczą. Pamiętam, jak po ciele przeszły mi ciarki, a z oczu popłynęła łza, którą ukrywałem przed otoczeniem. Pamiętam, że Ojciec Święty dyskretnie spojrzał spod oka na nas. Nie było krzyków radości. Kolega SB mówi: ludzie, czemu nie wiwatujecie? Przecież to wasz papież przyjechał. Módlcie się, śpiewajcie. A wszyscy jakby zamarli. Nie wiem, dlaczego odsunąłem się i pomyślałem, że uczestniczę w jakiejś szopce. Ten afront i takie coś miało go zaboleć, tak? Miało go zaboleć. W czasie swojego długiego pontyfikatu Jan Paweł II odwiedził 135 państw, odbył 102 podróże apostolskie po całym świecie. Tylko jeden raz coś takiego się zdarzyło. Odwrócenie się plecami jest już jakby takim no, wyrazem skrajnego lekceważenia, tak? Pokazania, gdzie, jak to się mówi, przepraszam, kolokwialnie, gdzie cię mamy. Trudno w to uwierzyć, że tak został przyjęty we własnej ojczyźnie. Już wówczas papież powiedział te słowa, które potem zostały umieszczone pod krzyżami. To milczenie jest krzykiem. To była wypowiedź Ojca Świętego, znacząca, bardzo wyraźna, można powiedzieć historyczna. Pan Wojtek okupował ten lufcik tutaj, ale jak już papież odjeżdżał, to ja z tym aparatem przygotowanym do zdjęcia zbiegłem szybko po schodach i akurat podbiegłem do ogrodzenia i w tym momencie jak się odwrócił, uśmiechnął się do mnie. Nie mogłem tego zdjęcia zrobić, bo to był moment taki no, duchowego, takiego jakiegoś, no takiego duchowego związku niemal. Uważałem, że to byłoby niegodne, to zdjęcie zrobić wtedy. Nie ma zdjęcia, ale mam wspomnienia. Kiedy papież mnie bijał, to 3-4 metry było ode mnie, także bardzo blisko to było. Co oni zrobili? Zablokowali, odgrodzili papieża, no zrobili coś ohydnego. I to była ich klęska. To nie było żadne zwycięstwo. No co za zwycięstwo, mając siłę, setki tysięcy zamowców, poprzebierać ich, czy zablokować cały kwartał ulicy. To jest zero, to jest nic dla takiego reżimu. Rozumiesz? Czyli oni wedle mnie ponieśli absolutną klęskę. Klęskę po prostu, wiesz? Cóż mogę jeszcze dodać? Podczas gdy nasza ekipa szykowała się do odjazdu z miejsca zgromadzenia, przejeżdżali akurat tamtędy pielgrzymi, skandując w naszą stronę na cześć papieża. Wówczas niektórzy z moich kolegów odpowiadali niewybrednymi okrzykami i gestami, czym wprowadzili w zdumienie pielgrzymów udających się na zaspę na spotkanie z Ojcem Świętym.
Wykonali oni, tym razem na własną rękę, jeszcze jedno zadanie partyjne, odkrywając się zupełnie. I te słowa pod pomnikiem, milczenie jest krzykiem, i to zostało do dziś. I te stopy papieża tam odlane w betonie, to zostało. Być może, no, jeśli to by była normalna wizyta z wiwatującym tłumem, byśmy o tym nie pamiętali, nie rozmawiali o tym dzisiaj. Tak dziwnie jakby zadziałali całkowicie przeciwko sobie. Wróciliśmy oczywiście spod krzyży, spod pomnika do Oliwy. Tam rozpoczął się obiad. Ja nawet się trochę zdziwiłem, dlaczego papież nie schodzi do jadalni. W tym napięciu przecież nie było czasu, wszystko goniło wydarzenie po wydarzeniu. Poszedłem do góry, pytam księdza Dziwisza, a co się dzieje z Ojcem Świętym? A mówi, popatrz, jest w kaplicy. A trochę drogi krzyżowa. Droga krzyżowa to jest zwyczajna modlitwa kościoła, oczywiście, ale to był czerwiec, a nie Wielki Post. Stacja trzecia. Jezus upada pod krzyżem po raz pierwszy. Nie zasłoniłem mojej twarzy przed zniewagami i opluciem. Pan Bóg mnie wspomaga. Dlatego jestem nieczuły na obelgi. Dlatego uczyniłem twarz moją jak głaz i wiem, że wstydu nie doznam. Stacja ósma. Jezus spotyka płaczące kobiety. A szło z nim mnóstwo ludu, także kobiet, które zawodziły i płakały nad nim. Lecz Jezus zwrócił się do nich i rzekł: Córki jerozolimskie, nie płaczcie nade mną, płaczcie raczej nad sobą i nad waszymi dziećmi. Stacja dwunasta. Jezus umiera na krzyżu. Gdy przyszli na miejsce zwane czaszką, ukrzyżowali tam Jego i złoczyńców. Jednego po prawej, drugiego po lewej Jego stronie. Lecz Jezus mówił: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Po śmierci papieża w kwietniu 2005 roku ponownie zaapelowano o zgłaszanie się uczestników tego zgromadzenia. Pragnę wyrazić głębokie ubolewanie i żal z powodu mojego osobistego uczestnictwa w tej zorganizowanej przez ówczesne władze partyjne pseudomanifestacji. Dzisiaj jestem innym człowiekiem. Dopiero teraz doceniam, kim był papież. Wiem, ile straciłam wtedy błądząc i teraz, gdy go już nie ma. Jest mi głupio, że uczestniczyłam w tamtych wydarzeniach. Nie rozmawiamy o tym ze sobą. Ludzie pewnie się wstydzą. Dzisiaj uświadamiam sobie każdego dnia, jak niegodziwe było tamto zgromadzenie. Nadarza się więc niepowtarzalna okazja do dokonania aktu przeprosin Ojca Świętego.
i wszystkich wiernych za tamto wydarzenie.